Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Widzimy się tutaj na zaproszenie Fundacji z Pompą. Naszym gościem jest Jacek Literski, tata Oskara. Tata Oskara, z którym miałam zaszczyt poznać się ile lat temu, Jacku? 17 lat temu poznać się, 2007 rok. W tym miejscu, w tej klinice po raz pierwszy się spotkaliśmy i tak można powiedzieć rozpoczęła się historia twoja, w której miałam możliwość również być. Tak. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się, Jacek, na to spotkanie i powiedz proszę o tamtym czasie. Wróćmy 17 lat temu w tym miejscu. Co się zadziało, że stałeś się tutaj mieszkańcem razem ze swoją rodziną? Tak, to był 2007 rok. Nasz synek Oskarek miał 2,5 roku. I okazało się, w ciągu jednego dnia dostaliśmy wiadomość, że Oskar zachorował na nowotwór. Nowotwór w czwartym stopniu zaawansowania. Nowotwór o nazwie neuroblastoma. No i trafiliśmy. Rano wyszliśmy z domu, normalny, zwykły dzień, a cały dzień badań w naszej miejscowości, gdzie mieszkaliśmy, później Gdańsk, szpital wojewódzki, w międzyczasie różne badania tutaj w Akademii Medycznej, w dzisiejszym UCK w Gdańsku. No i na wieczór się okazało, że właśnie zachorował. Postawiono rozpoznanie. Postawiono rozpoznanie i to rozpoznanie było bardzo mocne. Neuroblastoma czwarty stopień. W środku nocy trafiliśmy tutaj około północy na leczenie, na rozpoczęcie leczenia i dostaliśmy informację, że tak, wygląda to właśnie na to rozpoznanie, że jest weekend, ale w ciągu weekendu lekarze postarają się zrobić jeszcze dodatkowe badania potwierdzające diagnozę już tutaj na miejscu. No i dostaliśmy informację, że od tego momentu zaczyna się walka o życie Oskarka, nie tylko o zdrowie. No i tak rozpoczęło się inne życie. Inne życie. I dla Oskarka, i dla nas, i tak to się zaczęło. Inne razem, inne tutaj, inne dla Oskara. Inne dla nas wszystkich pod każdym względem. Klinika onkologii dziecięcej. My trafiliśmy akurat na oddział chemioterapii. To nie jest takie miejsce, gdzie zwykle trafiają rodzice ze swoimi dziećmi. Czasem się tak zdarza i nam się tak przydarzyło, że trafiliśmy do tego miejsca. Ale to życie po prostu się zmieniło na inne, bo zmieniły się całkowicie priorytety. Kiedy przechodzi się ze swoim dzieckiem ekstremalną walkę o życie, bardzo, bardzo mocną terapię, nie będę wchodził w szczegóły medyczne, ale mocną terapię, do tego doświadcza się, nie wiem, czy to jest dobre słowo, doświadcza się, ale ja bym użył tego słowa, doświadcza się tego, jak własne dziecko walczy o życie, doświadcza się naokoło inne dzieci, które walczą o swoje życie, no to świat się zmienia, życie się zmienia. Powiedz, czy jest nadzieja? Parafrazując słowa piosenki, trudno nie wierzyć w nic. Co? Gdyby nie było nadziei, to nie wiem, co by było. Aha. Czym wtedy te 17 lat temu była dla was nadzieja, słowo nadzieja? Że wygramy chorobę. Że pomimo tego, że rozpoznanie było bardzo poważne,
Nowotwór był w wysokim stopniu zaawansowania, czyli w czwartym stopniu, w czterostopniowej skali. To po prostu była nadzieja, że pokonamy go, tego przeciwnika. I po prostu to był motor napędowy. To była ta nadzieja, że musimy przejść tą drogę i pomimo tych wszystkich, kolokwialnie mówiąc, niedogodności po drodze, które były niesamowicie ciężkie, że osiągniemy na koniec sukces w takiej postaci, że Oski wyzdrowieje. I to było dla nas po prostu melodią życia, wstawania. Po co wstać, po co w tym całym dramacie, w tej całej ciemnicy, która nastała, w tych wszystkich płaczach, rozmowach, pytaniach dlaczego, dlaczego Oskar, dlaczego my i tak dalej, to ta nadzieja właśnie była tą melodią, która mimo wszystko pozwalała wstawać i patrzeć mimo wszystko optymistycznie do przodu. To była taka nadzieja, która nigdy nas nie opuszczała. I nie opuszcza do dzisiaj. Tak. Czy w którymś momencie pojawiały się takie myśli, zamyślenia, czy słowa między wami, które pokazywały, że może być inaczej, że może się zdarzyć, że Oskar nie wyzdrowieje. W trakcie, kiedy jeszcze trwało intensywne leczenie, kiedy klinika proponowała leczenie intensywne, które miało doprowadzić do wyleczenia. Wtedy, kiedy byliśmy w walce, kiedy Oski był w walce, bo tak naprawdę my byliśmy tylko towarzyszami, bo to Oskarek walczył z chorobą, a my jako rodzice po prostu, ociary trochę, a Ile my po wtedy miał prostu lat dokładnie powiedz? 2,5 Dwa i roku, pół to. kiedy zachorował. Oskarek urodził się w 2004 roku w listopadzie, 8 listopada. A tutaj trafiliśmy w maju 2000, na początku 4 maja 2007 roku. Więc 2,5 roku. No i wracając do tego pytania, który uciekł mi wątek, przepraszam, bo zacząłem sobie przypominać, kiedy trafiliśmy tutaj te wszystkie rzeczy, dużo rzeczy się naraz przypomina. Czy w trakcie protokołu było w trakcie leczenia Oskara, czy przychodziły takie myśli, czy pojawiały się zwątpienia tak naprawdę, że może jednak wydarzyć się tak, czy też dostawaliście jakieś sygnały, że coś idzie nie tak, że może się zdarzyć tak, że Oskar nie będzie wyleczonym? Kiedy była pełna walka, pełen ferwor walki, to myśmy wierzyli cały czas. Można powiedzieć, że wierzyliśmy do końca. Mieliśmy nadzieję, że pokona tą chorobę, że to agresywne, niezwykle agresywne leczenie zakończy się pełnym sukcesem w postaci wyzdrowienia. Ale w bardzo szybkim czasie Oski dostał znowę. Znowa uderzyła z niesamowitą siłą i na tym etapie kiedy rozmawiamy już o wznowie choroby, to widzieliśmy, jak bardzo intensywne leczenie Oskarek dostaje, jak bardzo lekarze się starają, ale z upływem dni, tygodni, widzieliśmy, że nie ma skutku tego leczenia. Nie ma oczekiwanego skutku tego leczenia. Doszło do tego, że wynik był taki, że te masywne zmiany nowotworowe, które uciskały na różne Oskarka organy, stały się chemiozależne. To znaczy przy podaniu ekstremalnie mocnej chemioterapii, naprawdę wyjątkowo mocnej, to pomagało na kilkanaście godzin, po czym uderzało z jeszcze większą siłą. A ta cała terapia jednocześnie wyczerpywała Oskarka. I widzieliśmy, że to
całe jego poświęcenie nie dały efektu takiego, który byłby najlepszy do Oskarka. Widzieliście to oboje, i Ania, twoja żona, mama Oskara i ty. Tak, przyszedł taki etap, że my to po prostu zauważyliśmy. I rozmawialiście o tym, czy każdy z was widział to Przyszedł taki moment, my to osobno? widzieliśmy. Nasze spojrzenia, jak my sobie teraz w oczy patrzymy, to ja też czuję takie niesamowite zrozumienie. Może dlatego, że się kiedyś poznaliśmy i ja mam do ciebie, droga szanowna pani doktor, droga Kasiu, niezwykły szacunek. My widzieliśmy z Anią to w swoich oczach, ale też musiał przyjść taki etap, kiedy my mogliśmy to zwerbalizować i powiedzieć sobie. Bo myśleć, widzieć, a wydobyć z siebie to są dwie różne sprawy. I przyszedł taki wieczór jeden, gdzie postanowiliśmy o tym porozmawiać. Bo w tych dniach też widzieliśmy to. To były takie muśnięcia tematu. Widzieliśmy, jak bardzo Oskarek jest wyczerpany walką, terapią, a efektu nie ma. I my to wszystko widzieliśmy. I my to rozumieliśmy. Jest taki etap, gdzie jeszcze wierzyliśmy w to, że ta ekstremalna terapia przyniesie efekt. Ale kiedy dochodzi się do takiego miejsca, gdzie się widzi, że pomimo podawania najbardziej ekstremalnych leków, jakie mogą być podawane, a efektu nie ma, to przychodzą do głowy takie myśli, a dlaczego nie ma efektu? I co dalej? Myślę, że to dlaczego nie ma efektu, to jest tylko takie, to było we mnie takie tylko przykrycie tematu, co dalej. No bo Tak. dlaczego? No to widziałem dlaczego, bo widzieliśmy jak choroba jest rozsiana, jakie spustoszenie czyni w organizmie. Teraz stało pytanie, co dalej? A możesz nam opowiedzieć o tej rozmowie, kiedy zdecydowaliście porozmawiać o tym, co widzicie? Tak, wyszliśmy sobie pewnego wieczora z Anią, z żoną, tutaj na róg kliniki, w której dzisiaj rozmawiamy, i zaczęliśmy sobie dyskutować. Rozmawiać, płakać, wrzeszczeć, dlaczego to Oskarka spotkało, dlaczego nas spotkało i co dalej mamy zrobić. Kłóciliśmy się też z Bogiem. Mocno. Mocno, mocno. Ale doszliśmy do takiego, to tak w skrócie, że doszliśmy, bo przyszła nam taka myśl do głowy, że może wróciliby do domu. Że Co to mogło znaczyć z tą myślą? prawdopodobnie w głowie zaczęła się tworzyć taka myśl, że chcemy do domu. Bo w trakcie procesu Oskarek się leczył 1,5 roku, kiedy czasami zdarzało nam się trafić do domu na kilka godzin, na kilkanaście godzin, na kilka dni. Kilka dni to raczej się nie zdarzało. Raczej to były godziny Tak, albo był minuty. wyznaczony dzień, kiedy należy Tak. wrócić, ażeby kontynuować terapię, prawda? Tak. Albo pogorszenie stanu nagłego. Kiedy już było naprawdę źle, to każdy moment w domu był czymś bezcennym. Ale Oskarek wiedział, że kiedy go zaczynało mocno boleć, to zawsze prosił, żeby do szpitala. Bo wiedział, że w szpitalu dostanie fachową pomoc taką, która pomoże mu znieść ból. Tak jak wcześniej, przy początkowej terapii, Toski jak chciał do domu, on zawsze chciał do domu, a byliśmy w szpitalu naprawdę długo, to później przy wznowie choroby, jak te bóle już były tak ekstremalnie mocne,
to jak trafiliśmy nawet na moment do domu, a zaczęły się ataki bólu, a lekarstwa nam dostępne nie pomagały, to Oski zawsze chciał do Wrócić szpitala, tutaj. wrócić do szpitala, Tak. bo dostał tutaj dobrą pomoc. Ale my tutaj na rogu kliniki, rozmawiając z Anią, wiedzieliśmy, że wtedy powstaje hospicjum domowe. To była wtedy taka nowa dla nas wiadomość, w ogóle idea hospicjum domowego, ale kapitalna. No bo jak wiedzieliśmy, że trafiamy do domu, pomyśleliśmy, że sobie trafimy do domu, wiedzieliśmy, że możemy trafić do domu, do tego możemy mieć fachową opiekę medyczną 24 godziny na dobę. Wiedzieliśmy, że coś takiego powstaje i poszliśmy do lekarz prowadzącej, do profesor prowadzącej zapytać, co ona by pomyślała, gdybyśmy zdecydowali się wrócić do domu. I profesor powiedziała, że oni czekali. Czekali, kiedy my przyjdziemy powiedzieć, że chcielibyśmy do domu, bo być może my byliśmy bardzo młodymi ludźmi. Być może oni nie mieli serca, jak widzieli, jak walczymy, jak Oski walczy, powiedzieć, że medycyna wyczerpała już swoje możliwości. Tutaj taka medycyna konwencjonalna, jeżeli chodzi o protokoły leczenia, że przychodzi nowy etap leczenia. A wy to czuliście? My to czuliśmy, bo I to widzieliśmy. spowodowało, że zdecydowaliście się iść do pani profesor? To spowodowało to, że widzieliśmy, że po prostu choroba jest tak agresywna i tak agresywnie postępuje, że a terapia najbardziej ekstremalna dostępna nie przyniosła żadnego efektu, a stan Oskarka był taki, że tej ekstremalnej terapii nie można było to podawać w takich dawkach, jakie one powinny być podawane ze względu na stan. Bo jedno zależy od drugiego, to wiedzieliśmy, że pomyśleliśmy sobie tego wieczora, że Oskarek może wyzdrowieć tylko wtedy, kiedy stanie się cud. Bo widzieliśmy, że ta terapia, którą powtarzam, dostawał, nie przynosiła efektu, a nie mogła nawet być podawana ze względu na wycieńczenie organizmu. Długotrwałą terapią onkologiczną nie mogła być podawana w takiej dawce, jakby lekarze sobie życzyli. I wiedzieliśmy, że teraz przychodzi taki etap, że chcielibyśmy, żeby Oskarka po prostu nie bolała. Kiedy słyszeliście o opiece paliatywnej, o powstającym hospicjum wówczas, co to pojęcie? Jak definiowaliście to pojęcie? Czym była dla Was wtedy opieka paliatywna, opieka hospicjum? Dla Ciebie, dla Ani, czy mógłbyś rozwinąć, zdefiniować na tamten czas, tak? Kiedy, tak jak mówisz, słyszałeś, że coś się zadzieje, coś powstaje, że będzie możliwość opieki w domu. Czym to było? Dla nas to było czymś niesamowitym. Wiedzieliśmy, jacy ludzie tworzą to hospicjum. Wiedzieliśmy, jakimi oni są oddanymi lekarzami. Oni tutaj stąd, od nas pochodzili, pochodzą, droga pani doktor. Ty byłaś jedną z nich. I oni też widzieli taką potrzebę tworzenia czegoś więcej. Bo nie wszystkim pacjentom, również onkologicznym, szczególnie dzieciom, zdarza się wyzdrowieć. Bardzo, bardzo na szczęście wielu dzieciom terapia pomaga. Ale jest jakaś część dzieci, która nie wyzdrowieje z tej choroby, a dla nich medycyna może zaoferować kwestie medycyny paliatywnej. My rozumieliśmy to poprzez bycie w domu. To była idea hospicjum domowego.
I tak jak wspominałem wcześniej, że Oski tak bardzo chciał być w domu, takie nadzieja na to, że ten czas, który nam został, nie wiedzieliśmy ile, ale może być w domu i może nie boleć. A poza tym jeszcze wierzyliśmy, że wejście do hospicjum i pod opiekę medycyny paliatywnej to nie jest one way ticket. My mieliśmy cały czas. Właśnie chciałam o nadzieję zapytać, czym Tak. wtedy była nadzieja w tym momencie? Ta nadzieja była tym, że będziemy w domu zaopiekowani pod odpowiednią opieką, że będzie personel medyczny, do którego mamy pełne zaufanie. I to będzie komfort dla Oskarka. Po prostu to jest nadzieja na spokój, intymność przeżywania tego czasu ze swoim dzieckiem w domu pod najbardziej możliwą fachową opieką medyczną, jaka może być. Wiedzieliśmy, że tam będą sami specjaliści. To nie będą ludzie z przypadku. A czy Oskar, on chciał wtedy być w domu? Oski się ucieszył, że będzie w domu. A co z bólem? Bo wspominałeś, że za każdym razem, kiedy pojawiał się ból, Oskar bardzo chciał być tutaj, bo tutaj był Tak. zaopiekowany. Było tak, że wyjście do domu to nie była taka prosta sprawa pod kątem medycznym. To był wyjątkowy czas, bo dużo osób było zaangażowanych w to. Cały zespół medyczny był zaangażowany w to, żeby Oskarek mógł opuścić bezpiecznie klinikę, bezpiecznie być przetransportowany do domu, zaopiekowany bezpiecznie w domu. Dla nas, jako dla rodziców, wiedzę i sprzęt, który ewentualnie mógłby nam służyć do pomocy w opiece nad Oskarkiem. Więc to było mega mocne, wysokie, logistyczne przedsięwzięcie. Było dużo działań, prawda? Dużo do Dużo, bardzo dużo zrobienia. działań. My jako rodzice nie Tak. zdawaliśmy sobie z tego sprawy, z tego wszystkiego, jaka praca była włożona w to, żeby Oskarek mógł być w tym domu. Bo my widzieliśmy, że oni się starają, że wy się staracie, żeby to się odbyło. Ale dopiero później na spokojnie sobie zdawaliśmy sprawę z tego, jak widzieliśmy, ile było ustaleń, ile lekarzy, ile konsultacji, bezpieczny transport. Stan Oskarka był bardzo, bardzo ciężki. Żeby to wszystko, mówiąc kolokwialnie, zagrało i bezpiecznie przebiegało, no to było Mistrzostwo Świata. A jaki kolor wtedy wam towarzyszył, powiedz? Kolor? Nie wiem, żółty mi przychodzi do głowy. Żółty. Nie wiem dlaczego, ale żółty. Jak wyglądał pierwszy dzień, pierwsza noc? Kiedy wiedzieliście, że jesteście wypisani z kliniki pod opiekę hospicjum domowego? Była pierwsza wizyta, prawda? Tak. Przyjęcie takie oficjalne już po tym Tak. wszystkich działaniach, które były konieczne, no ale przyszła pierwsza noc, prawda? Tak. Przyszła pierwsza noc i oczywiście było pełno obaw. To nie było tak, że my zostaliśmy zaopiekowani, przeszkoleni, ale to zawsze Ale jest pierwsza zostaliście noc. sami w domu, Tak. prawda? To jest Tak. pierwsza noc bez tego zaplecza, które na co dzień było w szpitalu. I były obawy, ale myśmy się nie przejmowali tymi obawami, bo mieliśmy tą pewność w głowie, że jest telefon, że w krótkim czasie, jeżeli byłaby taka niezwłoczna potrzeba, personel medyczny, czyli lekarze, pielęgniarki mogą przyjechać. A jeżeli by nie musieli przyjechać, a my byśmy potrzebowali pomocy instruktażu, co zrobić, jakie leki przyjąć, to też on dostanie przez telefon. Ja tutaj się nie wyraziłem precyzyjnie instruktażu. Instruktaż został nam dany już w domu, na tej pierwszej wizycie. Ale chodziło o to, że co innego jest słyszeć to, a co innego sprawdzać się, kiedy przychodzi czas próby. Też nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to, co mi mówi doktor, cudowna Ania,
że ja to będę musiał naprawdę wykonywać, że my będziemy musieli to wykonywać. Ale przyszedł bardzo szybko taki czas, że ta wiedza, która została nam przekazana, była potrzebą życia w praktyce. Została wystawiona na taką próbę. No i też dzięki temu zabezpieczeniu hospicjum, jeżeli chodzi o instruktaż, plus ten komfort psychiczny, że my wiemy, że my możemy na nich liczyć i polegać. Pomógł. A później po prostu trzeba stanąć na wysokości zadania. Właśnie, mówisz o zadaniach. Powiedz mi proszę, jak się czułeś wtedy, jako tata Oskara? Zależy od etapu, bo to też jest droga. W tym momencie, kiedy siedzieliście z Anią tutaj w tym miejscu, kiedy podejmowaliście decyzję, zastanawialiście się, czy dobrym miejscem będzie dom, jakie były twoje zadania wtedy? No, staliśmy przed takim rozdrożem. Czy chcemy kontynuować bezskuteczną, agresywną terapię, która nie przynosi pożądanego efektu? Czy zadbać o to, żeby Oski był jeszcze w domu chwilę? Żeby może zdarzyło się tak, że w domu się lepiej poczuje? Czy taka nadzieja? Kolejny raz. I jeżeli chodzi o zadania, no to jak ja się czułem i zadanie? Czułem się słabo. Czułem się beznadziejnie. Chociaż nadzieja była. Ale tak po ludzku beznadziejnie, bo jak rodzić dziecka może powiedzieć, że wychodzimy ze szpitala i wysoce prawdopodobnie jest tak, że półtora roczna walka o życie Oskarka skończy się tak, że nie będzie sukcesu pełnego wyzdrowienia. No to jest dla rodzica, dla taty, to jest bardzo ciężkie. Ale mimo to przychodzi czas podjęcia decyzji. I to jest ten kluczowy czas. Trzeba wziąć na klatę, na bary, zwał jak zwał, ale spojrzeć prawdzie w oczy. Zmierzyć się może z tym, przed czym się ucieka, przed czym się odwraca plecami. A trzeba sprawdzić prawdzie w oczy. Trzeba porozmawiać z lekarzami. Jak myśmy poszli z profesorem rozmawiać, to myśmy się najpierw zapytali, jak oni widzą dalszy proces leczenia tego. My dostaliśmy wytłumaczenie, że stosują takie leczenie, jakie mogą tylko na świecie znaleźć. Nie chodzi o Polskę, tylko na świecie. Takie, które nie przynosi efektu takiego, jaki oni by sobie życzyli. To znaczy, jeżeli nie może Oskarek dostać pełnej dawki leczenia, tak jak powinien dostawać, nowotwór staje się, guzy stają się chemiozależne, czyli robi się tak naprawdę, zamknę to w tym sformułowaniu, chociaż tam się tak wiele kryje, bezskuteczny. Przypomniało mi się, kiedyś powiedziałeś, kiedy rozmawialiśmy właśnie o tym ojcostwie, tacierzyństwie w tej kwestii, że pozwoli, że przytoczę ten cytat z ciebie, bo tak to traktuję. Powiedziałeś mi kiedyś, no bo wiesz, Kasia, ja to po niedźwiedzia bym poszedł, mam przynieść niedźwiedzia, nakarmić rodzinę, takie są moje zadania. Tak. A tu zostałem postawiony, pamiętasz, to tak od razu widziałam ten obraz, który namalowałeś. No właśnie, co robi tata, który nie może, no nie przyniesie tego niedźwiedzia, który by wyleczył syna. Tak to zrozumiałam wtedy, prawda, że zostały ci zabrane narzędzia, żeby pójść w ogóle na to polowanie. To jest trudna sprawa w kwestii taty, w kwestii męskości i bycia w rodzinie, roli w ogóle mężczyzny w rodzinie.
Ja kiedyś miałem okazję być chwilę żołnierzem, byłem misjonarzem w ONZ i tak mi się wydawało, że no facet jest sprawczy. Idzie na wojnę. Ja byłem w błękitnych beretach, więc ja nie byłem od tego, żeby walczyć, ja byłem od tego, żeby pomagać. I ta sprawczość taka. I jak przychodzi taki moment, że facet się czuje taki dotknięty tym brakiem sprawczości, to jest porażające. Ale to jest na pierwszy rzut oka brak sprawczości, bo dróg jest wiele. Teraz jest, jak słowa piosenki, teraz jest kwestia, ja się tak uśmiecham, dróg jest wiele, bo to jest, parafrazuję, nawiązuję do słów piosenki takiej, co z Oskarkiem lubiliśmy słuchać. Jaką mówiliście? Stróże poranka, drogi. I tam są takie słowa, że dróg jest wiele. No i tutaj dróg jest też wiele, pomimo tego, że ja jako facet patrzę kierunkowo. Może się wydawać, że nie ma drogi, a drogi są, jeżeli się porozgląda. Czyli jeżeli ja stałem z Anią i rozmawialiśmy na ten temat, sytuacja beznadziejna, facet się czuje beznadziejnie, ja się czuję jako facet beznadziejnie, bo mi się wydaje, że ja nie potrafię rozmawiać o emocjach, bo facet taki właśnie jest, że często nie potrafi rozmawiać. Ale drogą, jedną z tych dróg jest to, żeby zacząć rozmawiać o swoich emocjach. Bo tak jak rozmawialiśmy kiedyś, że my faceci jako facet, no to mam ten taki gen pewnie pierwotny, że jak tam kiedyś się w jaskiniach chodziło, Chciało się. wystarczyło przynieść z maczugą jakoś tam jakiegoś niedźwiedzia czy coś, przytargę do tej jaskini, a kobiety już siedziały przy tym ognisku, który ja jako facet, sprawczość swoją, rozpaliłem ten ogień, czy tam przyniosłem z jakiegoś lasu, bo piorun go zniecił, ale ja to zrobiłem, że to ognisko domowe było. No i tutaj przychodzi zmierzenie się z taką sytuacją, że jest kryzys. Jest kryzys tego wzorca, pewnie którego się wynosi jako męskości, że no ja nie mogę się poddać. Teraz jest pytanie, co znaczy się poddać. Że nie mogę uronić łzy. A pytanie, dlaczego nie? Pytanie takie, czy mogę mieć dylematy? No pewnie, przecież ja nie muszę być mądry. I dopuszczenie do siebie takiego zwykłego człowieczeństwa, że spojrzeć po prostu na to, że jest taka sytuacja, ona dotyka nas jako rodziny. Ja jestem tym facetem, ale to nie jest facet, który zawodzi, że dziecko zachorowało. To nie jest moja ani nasza wina, że dziecko, że Oski zachorował. To nie jest też wina Oskarka, że zachorował. Po prostu się tak zdarzyło. Więc taka droga, jeżeli ja sobie wezmę jako tata, jako facet do głowy taką myśl, że ja zawiodłem, bo moje dziecko zachorowało, a co gorsze, wygląda na to, że choroba spowoduje śmierć mojego dziecka, no to nie jest łatwe doświadczenie. Ja bym powiedział, że z tej półki najtrudniejszej w życiu. Bo nie taki jest świat stworzony z mojego punktu widzenia, żeby rodzic przeżywał swoje dziecko. Ale trzeba się z tym zmierzyć. Trzeba podjąć tę decyzję właśnie, żeby wtedy, kiedy się to dzieje, to poprowadzić, zapewnić, postarać się tak, żeby to było z jak najmniejszym kosztem cierpienia dla Oskarka i tylko dla Oskarka, bo my mu tylko towarzyszymy tak naprawdę i możemy dużo o tym mówić, ale my dostaliśmy niezwykłą pomoc dla nas też,
tylko nie przyświecała nam myśl, że my jako rodzice chcemy tą pomoc uzyskać, tylko to jest w pakiecie, który daje hospicjum, o którym rodzice nie zdają sprawy z tego, że oddając swoje dziecko pod opiekę hospicjum, oddaje siebie też pod opiekę hospicjum. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że jak choroba dotyka dziecko, to to dotyka całej rodziny. No i to jest prawda. To jest prawda i facetowi, wracając do tego tematu, bo ja tak krążę, nie wiem, czy nie za dużo wkoło tego tematu, facetowi też może być ciężko oddać się w opiekę hospicjum, które wie, że będzie się opiekowało jego dzieckiem. Ale ta nadzieja na to, że to będzie dobra opieka, przede wszystkim, że poprawi, to się zamyka w sformułowaniu komfort, ale przede wszystkim, żeby nie bolało. Żeby dziecko było tak zaopiekowane, żeby mój syn był zaopiekowany w taki sposób, żeby go nie bolało, żeby nie cierpiał. A jednocześnie, żeby miał swoje cztery ściany. Te, które pamięta sprzed choroby. A czy pamiętasz jakąś rozmowę z Oskarem w domu? Ta rozmowa, która szczególnie mocno tkwiła mi w pamięci, to Oski miał wtedy 4 latka. Był nawet kilka dni po swoich czwartych urodzinach. Opowiesz nam, jak ta rozmowa wyglądała? Proszę. Siedzieliśmy sobie w kuchni. To był jeden dzień, gdzie dostaliśmy taki dar. Gdzie cały dzień wyglądał kapitalnie. Bo gdyby nie to, że Oski już choroba odebrała mu możliwość chodzenia, to gdyby Oski mógł chodzić i gdyby nie widział, gdyby nie wyglądał jak dziecko onkologicznie chore, wyczerpane mocną terapią, to jeżeli chodzi o miłość do życia, to był tak jak zdrowe dziecko. Robił sałatki z babciami, siedział na łóżku, wygłupiał się. Na kolację poszliśmy z Oskarkiem do kuchni, tam gdzie kiedyś zwykle jadaliśmy. Zaprowadziliśmy, zanieśliśmy Oskarka. Jedliśmy przy stole kolację i Oskarek zapatrzył się, to był listopad, zapatrzył się w niebo. I się tak spojrzał i się zapytał, mieliśmy tą kolację, sobie rozmawialiśmy i się zapytał tak ni stąd, ni zowąd. Tata skierował to pytanie do mnie, moja żona była też obok, ale on to pytanie skierował do mnie. Tata, czy my jeszcze kiedyś będziemy jedli razem kolację? No i to było mocne pytanie. To było mocne pytanie, ale my nigdy Oskarka nie kłamywaliśmy. Mogliśmy mu czegoś nie powiedzieć, jak wygląda terapia. Opowiadaliśmy o terapii, ale nie musiał wiedzieć o wszystkich małych detalach i szczegółach. Ale nigdy go nie kłamywaliśmy. Mogliśmy o czymś nie powiedzieć, ale nigdy nie kłamaliśmy. I tutaj spojrzeliśmy się z Anią w oczy, Oskarkowi w oczy. I teraz taka myśl w głowie, co odpowiedzieć. A nigdy nie kłamaliśmy i tym razem znowu nie skłamaliśmy i przyszła taka myśl mi do głowy, że powiedzieliśmy, że tak, Oski, jeszcze kiedyś będziemy razem jedli kolację. No i w to wierzymy do dzisiaj. I Oski tym pytaniem, tak to czytamy. Otworzył drzwi. Chyba powiedział tak, że on wie i jest gotowy. Bo czekał na naszą odpowiedź bardzo spokojnie. Oski miał tylko 4 latka, ale był niezwykle mądrym dzieckiem. Nad wyraz mądrym, bo można było z nim rozmawiać jak z dorosłym. On po prostu dał nam, tak to czytamy, że wyraz tego, że on wie, że jest taki etap choroby, że my teraz spędzamy ostatnie chwile. I
I to, ta odpowiedź, którą dostał, chyba też było z naszej strony, jak z perspektywy czasu sobie o tym myślę, takim zapewnieniem, że Oski, ty wiesz, my wiemy i teraz nas to czeka. Musimy się z tym zmierzyć. Pamiętasz, ile czasu jeszcze po tej kolacji Oskar był z wami? Mogło to być. Około 8 dni. Po tej rozmowie też przed kolejnego dnia było słabiej. Oskar czuł się słabiej. I pamiętam, że jechałem kupić do apteki leki ścisłego zarachowania. I Oskar do mnie zadzwonił z Anią. Ania do mnie zadzwoniła, że Oski koniecznie chce ze mną porozmawiać. Ja byłem w aptece, pamiętam, i Oski chciał mi tylko przez telefon powiedzieć, że tata, jak wrócisz do domu, chcę z tobą porozmawiać, chcę zadzwonić do doktor. I Oski sobie zażyczył, że zadzwoni do doktor Ani. No, okej, ja byłem w tej aptece, ale to było na tyle ważne, że Oski poprosił Anię, żeby Ania w tym momencie do mnie zadzwoniła, żebym ja wiedział, że jak przyjadę do domu, że on chce zadzwonić do doktor Ani. No to przyjechałem do domu i on chciał, żebyśmy my byli przy tej rozmowie. Że ja wykręcił mu numer do doktora Ani i że on chce porozmawiać. No dobra, chcesz porozmawiać, no to chcesz porozmawiać. Niesamowity obrazek. Słaby, ze wspomaganiem, pompy stoją obok, a on mówi, że on chce zadzwonić i pogadać. I odbiera doktora Ania i mówi... Słucham, ja mówię, że Oski by chciał z doktor porozmawiać. My nie wiedzieliśmy, o czym chce rozmawiać. A Oski powiedział, pani doktor, że ja już nie chcę do szpitala, ja chcę w domu. No i. No i to było takie mocno wymowne. Na wielu płaszczyznach. Bo to było wymowne pod tym kątem, że Oski się czuje zaopiekowany pod kątem medycznym, czyli że opieka paliatywna, która została udzielona poprzez hospicjum, była na takim poziomie, że on się czuł tak zabezpieczony, tak zaopiekowany, że czuł się lepiej niż w szpitalu chyba, bo go nie bolało, a był w swoich czterech ścianach. Że postanowił powiedzieć doktor, do której miał zaufanie, że on już nie chce do szpitala, że chce w domu. I to dla nas też był taki znak, że Oski mówi nam, że tu jest mu dobrze i jeżeli się wydarzy tak, że nie wyzdrowieje, bo myśmy cały czas mieli nadzieję, że rano wstanie i będzie wszystko okej. Ale bo myśmy tu towarzyszyli, po prostu towarzyszyli, ale do końca mieliśmy tą nadzieję, nawet pod opieką hospicjum robiliśmy wszystko tak, jak hospicjum nas uczyło, pomimo tego, że przyszedł taka noc, gdzie trzeba było tą całą wiedzę, którą jako rodzice zostaliśmy wyposażeni w użycie sprzętów, które zostały dostarczone przez hospicjum, specjalistycznych leków, tego podania i tak dalej. Była taka naprawdę ekstremalnie mocno ciężka noc, to myśmy dalej mieli nadzieję. Ale po tej rozmowie z Oskarkiem, to sobie tak pomyśleliśmy, że Oskar po prostu nam mówi, że żegna się z nami. Po prostu się z nami żegna. I myśmy mogli tylko to wymyśleć mu w tym. Wychodziliśmy na zmianę z żoną płakać do pokoju obok. Taka zwykła po prostu tragedia, która się odbywała. Oskarkowi nie pokazywaliśmy, że płaczemy, bo to nie jest czas. Dla nas, jako dla rodziców, przyjdzie czas kiedy indziej. Ale teraz się trzeba skoncentrować na zadaniu, żeby nasze dziecko dostawało najbardziej możliwie najlepszą opiekę, jaka może być. I pod względem medycznym,
i okołomedycznym, tak bym to powiedział, bo na to się naprawdę wiele czynników składa. Ja bym o tym godzinami rozmawiać, a nie chcę odchodzić od tematu. Nie wiem, czy to nie będzie, czy tak jest potrzeba, bo ja mógłbym naprawdę mówić o tym wiele, a temat jest nam bliski od 2007 roku i od tego czasu po prostu mówię o tym, że dzieci chorują onkologicznie, o tym, że na szczęście dzieci zdrowieją, ale mówię też o tym, że czasem się zdarza, że dzieci nie zdrowieją. I wtedy też mówię, że jest coś takiego jak medycyna paliatywna, że ja jestem tylko, ja nie jestem fachowcem, jestem tylko rodzicem, którego w życiu spotkał to, że jego dziecko ciężko zachorowało, przeszło ścieżkę leczenia agresywną, bardzo onkologiczną, przeszło etap leczenia pod opieką i ze wsparciem medycyny paliatywnej. No ja tylko z tej strony mogę o tym mówić, więc czasami się zdarza też tak, że pomimo wielkiej walki lekarzy, którzy starają się, żeby dziecko zostało wyleczone, czasem zdarza się tak, że dziecko nie zostaje wyleczone. No i wtedy właśnie przychodzi ten etap, o którym tutaj rozmawiamy, który tak mi jest blisko od wielu lat, żeby mówić o tym głośno, że są dzieci, które umierają. Możemy zagłuszyć ten temat, możemy o tym nie mówić, tylko to nie zmieni faktu, że tak się dzieje, że każdego dnia niestety się zdarza, myślę, w Polsce, że jakieś dziecko odchodzi wskutek choroby. Oskarek umarł wskutek choroby onkologicznej. Ale nie wszystkie dzieci umierają też wskutek choroby onkologicznej. Są różne inne choroby i przyczyny, dlaczego dziecko trafia pod opiekę paliatywną, dlaczego ta opieka jest taka ważna. Ja i mój świat, ja się wywodzę z onkologii dziecięcej. Dlatego ja kładę na ten nacisk, że jestem rodzicem Oskarka, a nawet nie chodzi o to, że jestem rodzicem Oskarka, tylko ja mówię o Oskarku. Ale powiedz, przepraszam, wracając do onkologii Tak. dziecięcej, czy rodzic, który, czyli wracasz do momentu, w którym jesteś tatą Oskara w klinice onkologii Tak. dziecięcej, kiedy rodzic słyszy o opiece paliatywnej wówczas, co może czuć? Mi się wydaje, że to jest mój punkt widzenia, co może czuć. Przerażenie. Ale tylko dlatego, że nie wie, co się pod tym kryje. Że te tematy być może są dla niego obce. Ja tego doświadczam do dzisiaj. I to nie tyczy się świata, który był prawie 20 lat temu, tylko dzisiaj też. Co możemy zrobić, żeby to przerażenie było mniejsze? Czy jest to możliwe według ciebie, czy ono po prostu jest, bo. Jest możliwe. No, dlatego ja się dzisiaj, dlatego się dzisiaj spotykamy, dlatego o tym rozmawiamy. No bo od kilkunastu lat, o tym dobrych kilkunastu lat o tym gadamy, rozmawiamy, staramy się, żeby ludzie nas usłyszeli, że to jest niezwykle ważne i to ma sens o tym rozmowa. I wśród rodziców, którzy chorują, ja jako rodzic, jest też ważne o tym, żeby świat medyczny o tym usłyszał. Nie bał się proponować takiej formy medycyny, kiedy przychodzi obiektywnie czas na taką formę leczenia. Czy myślisz, że świat medycyny może się bać proponować taką formę opieki? Niestety myślę, że może się bać, ale wynika to, wierzę w to, tylko z niewiedzy, a nie z niechęci. Za mało po prostu wiedzą, albo za wiele stereotypów, które nie są prawdą. Ja życzyłbym sobie,
dla wszystkich dzieci, którzy chorują onkologicznie i dla wszystkich rodziców, którzy towarzyszą swoim dzieciom onkologicznie chorych, żeby lekarz prowadzący był wyposażony w taką wiedzę, żeby wiedział, w jaki sposób rozmawiać z rodzicami wtedy, kiedy przyjdzie czas, żeby na temat dalszego leczenia i sposobu leczenia rozmawiać z rodzicami. Żeby potrafił być blisko tych światów, bo one są obok siebie. One się zazębiają, one powinny się zazębiać. Przechodzić płynnie jeden w drugim. Nie ma krótkiego cięcia i to jest całkowicie inny świat. Przykładem jesteś tego ty, droga doktor Kasiu, że jesteś doktorem, onkologiem, dziecięcym, który zna dwie strony medalu. I ciężkie życie swoje, życie, naprawdę życie nie tylko zawodowe, ale widzę to od wielu, wielu lat, poświęca i oddaje w służbie temu, żeby te światy połączyć. Tu na co dzień w klinice, gdzie przychodzi czas starania się i walki o wyzdrowienie dziecka, a z drugiej strony już właśnie tuż obok, za tą cienką bardzo linią, jako ta, która prowadzi tą medycynę dalej, kiedy przychodzi czas na medycynę, która ma poprawić każdą chwilę tego życia, które zostało, ale poprawić w mądry sposób. Czas na opiekę paliatywną. Czas na opiekę paliatywną. No dla mnie to jest tak głębokie, kapitalne, że ja też bym o tym mógł naprawdę wiele rozmawiać, co to dlatego dla mnie tu znaczy. Jesteśmy dzisiaj, dlatego dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie i że możemy tą rozmowę odbywać, że możemy troszkę wpuścić więcej światła, myślę. Ten kolor żółty, jak sam wspomniałeś, nie umawialiśmy się, nie. Prawda, co do kolorów, ale być może tak jest, że jeżeli wpuścimy troszkę więcej światła w pojęcie opieki paliatywnej w onkologii, być może ten świat też będzie jaśniejszy. Tak. Ja jeszcze od siebie mógł powiedzieć, że jeżeli kiedyś ktoś by mógł słuchać tej naszej rozmowy, żeby tego posłuchał mądrze. Żeby posłuchał w taki sposób, żeby dał sobie czas na przemyślenie tych słów. Ta sytuacja, ten czas, w którym ja staram się wyrazić swoje myśli, może była nieprecyzyjna. Ja nie jestem profesjonalistą, ani medykiem, ani jestem przyzwyczajony, żeby występować publicznie w takiej formie, w jakiej to robimy dzisiaj, ale słuchajcie, no, medycyna paliatywna i to, co się z nią wiąże, te wszystkie wyzwania, przed którymi stoją pacjenci, mali pacjenci, ich rodziny, rodzice, czy opiekunowie prawni, bo tak się też zdarza, są niesamowite. I wtedy, kiedy to przychodzi, jako wam ze świata medycznego, profesjonalistom, zastanowić się nad tym, no to się zastanówcie, bo ja jestem jednym z tych rodziców, który przed tą drogę i woła do was i prosi was, żebyście zastanowili się nad tym. Żeby zastanowić się nad tym, że to naprawdę ma sens, że to powinno wyglądać w sposób płynny, że ta opieka nad dzieckiem i nad jego rodziną jest niezwykle ważna. Każdy to zapamięta, każdy rodzic zapamięta do końca życia to, co się działo naokoło. W jaki sposób informacja mu została przekazana, to się też tyczy sposobu leczenia tego przejścia, czyli z medycyny na etapie
takiej klinicznej do medycyny paliatywnej. Czyli w jaki sposób poinformować pacjenta lub jego rodziców, opiekunów prawnych, że przychodzi ten etap leczenia, że potrzebujemy leczyć się w sposób paliatywny. Co pod tym słowem się kryje? Czy to jest zagrożenie, czy nie zagrożenie? Co może ta medycyna zaoferować w dzisiejszym świecie? A może zaoferować naprawdę tak dużo, że trudno mi to narysować nawet słowami. Może kolorami by to było łatwiej nazwać. I taki apel ode mnie, trochę nieskładny, ale to ma sens. Słuchajcie, ten świat nasz, czyli ten, który jest związany z opieką paliatywną, ma sens, żeby on się rozwijał, ma sens, żeby o nim mówić. Ja jestem jednym z rodziców, których jest wielu, ale ja staję w ich imieniu. Mam nadzieję, że dostanę od nich zgodę, że mogę mówić, że my jesteśmy, nasze dzieci są i one są i pozostaną z nami na zawsze. My jesteśmy rodzicami dalej, tylko w innej formie. A wam życzę, żebyście pomagali naszym dzieciom i nam.